Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roztropności w szumie informacyjnym. Zapraszam. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy naprawdę zalewani przez nadmiar informacji. Dlatego jest szczególnie istotne, abyśmy potrafili odpowiednio sobie z nimi radzić. A więc najpierw zachęcam do tego, żebyśmy sobie informacje dozowali. Otóż, jeśli chodzi o różnego rodzaju światowe informacje ze świata polityki, czy też polityki kościelnej, czy wszystkiego, powiedzmy, innego, co dotyczy takiego naszego codziennego, społecznego życia, to oczywiście powinniśmy być tym zainteresowani. Oczywiście powinniśmy wiedzieć, co się na świecie dzieje. Z drugiej jednak strony, zbyt duże wsiąknięcie w te sprawy, zajmowanie się przede wszystkim różnego rodzaju kryzysami, spiskami, i tu nie mam na myśli nic w rodzaju teorii spiskowych, spiskami w sensie po prostu różnymi knowaniami różnego rodzaju ludzi czy organizacji, interesami i tak dalej. Jeśli się takimi rzeczami cały czas zajmujemy, to faktycznie może to doprowadzić do pewnego zgorzknienia. Może się zdarzyć, że nasze serce nie zajmuje się tym, czym powinno, czyli nie troszczy się przede wszystkim o nasze osobiste uświęcenie, o nasze dążenie do celu ostatecznego, a przykleja się do tego świata. To, o czym mówi Pan Jezus, ziarno pada na ziemię, gdy zostaje przytłoczone przez ciernie, i On mówi, że to są radości lub troski tego świata, więc troski tego świata również mogą nas tak bardzo przytłoczyć, że zapomnimy o tym, co najważniejsze. Więc jest bardzo istotne, abyśmy potrafili takie rzeczy odpowiednio dozować, czyli nie ignorować tego zupełnie, jak najbardziej wiedzieć, co się dzieje w świecie powinniśmy, jednak powinniśmy dbać o to, aby te rzeczy nas nie zalewały, abyśmy nie poświęcali codziennie mnóstwa czasu na szukanie najnowszych plotek, informacji itd., itd. Nie pozwolili się im niepokoić, bo duża ilość takich informacji łatwo może zaniepokoić. Jeśli połączone jest to z zaniedbaniem właśnie naszych obowiązków duchowych, to właśnie prowadzi to do strachu, niepokoju, zgorzknienia i jesteśmy właśnie jak ci, jak to ziarno, które wpadło między ciernie i nie przyniosło owocu, bowiem troski tego świata je zadusiły. A więc bardzo istotne jest, aby właśnie z tymi troskami tego świata, abyśmy potrafili sobie z nimi radzić. A więc na pewno ani za dużo, ani za mało. Powinniśmy jakiś czas na pewno znaleźć na zajmowanie się takimi informacjami, jednak powinniśmy tego czasu pilnować, aby nie był to cały nasz czas wolny, aby nie była to wielka część naszego czasu wolnego, aby nie było to kosztem naszej modlitwy, naszych obowiązków stanu i tak dalej, i tak dalej. A więc pamiętajmy, że pierwszym naszym celem jest zbawienie naszej duszy i dążenie do tego celu jest najważniejsze. Nasze osobiste uświęcenie, nasze obowiązki stanu, kontakt, żywy kontakt z Panem naszym Jezusem Chrystusem, to są rzeczy najważniejsze. Natomiast na drugim planie powinny być wszystkie te troski tego świata, co nie znaczy, że można je zupełnie zignorować. A więc dbajmy o to, aby były one faktycznie na tym drugim planie. Nie zupełnie poza naszą świadomością, ale też nie na tym pierwszym planie. I niech to będzie widoczne w przebiegu naszego zwykłego dnia. Druga rzecz to jest informacje, które do nas docierają, ten cały szum informacyjny, który na nas codziennie napiera, powinniśmy odpowiednio segregować. Rzecz bardzo, bardzo trudna. Przede wszystkim starajmy się tutaj oddzielać opinie od faktów. To jest rzecz bardzo ważna i wcale nieprosta. Proste zdanie, rozmowy były trudne, trwały 4 godziny. Może się wydawać, że to jest prosty fakt. Nie, to jest już opinia. Rozmowy były trudne. To jest już wartościowanie, czyli to już mamy tutaj do czynienia z opinią, a nie informacją o prostym fakcie. Z takiego zdania powinniśmy potrafić wyodrębnić jedno i drugie. Mamy informację o jakimś fakcie, rozmowy trwały tyle i tyle. I powinniśmy potrafić wyodrębnić z takiego zdania opinię tego, który o tym mówi, który uważa, że te rozmowy były trudne.
być może ma rację. Natomiast my powinniśmy potrafić w informacjach, które do nas docierają, wyodrębnić jedno i drugie. Nie mieszać nigdy tych rzeczy i nigdy nie wyciągać takich wniosków, że jeśli ktoś mówi o jakimś fakcie i dodaje swoje opinie, to nigdy nie wolno nam tych opinii traktować właśnie jak tą samą kategorię, jak po prostu fakty. To jest bardzo ważne. Starajmy się zawsze wyodrębniać jedno, odróżniać jedno od drugiego. Patrzmy, co jest informacją o tym, co się wydarzyło, a co jest opinią o tym, co się wydarzyło, co jest wartościujące wobec czegoś, co się wydarzyło, a co po prostu informuje o jakimś fakcie. Starajmy się zawsze docierać do suchych faktów, tak bardzo jak to tylko możliwe. Starajmy się unikać tych źródeł informacji, które przekładają jakby nacisk, przekładają akcent z informowania o rzeczach na wnioski i opinie. Starajmy się zawsze docierać tak bardzo do faktów, jak tylko potrafimy. A więc miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, obserwujmy rzeczywistość przede wszystkim. Starajmy się zawsze zbadać, co się faktycznie stało. Gdy dociera do nas informacja, ja słyszałem, że ten to powiedział to i tamto i jeszcze tamto, a tamten jeszcze powiedział to i to, a więc na pewno. W takiej sytuacji, jeśli chcemy faktycznie dowiedzieć, co się stało, to najpierw poszukajmy właśnie tych informacji. Kto faktycznie, kiedy, co powiedział. A nie wierzmy takim informacjom, które docierają gdzieś tam z piątej ręki, na zasadzie, bo słyszałem, że coś tam się miało wydarzyć, albo coś tam. Zawsze sprawdzajmy, co się faktycznie wydarzyło, co to dokładnie było, dlaczego to się wydarzyło, jaka, jeśli jesteśmy w stanie do tego dojść, była motywacja tych, którzy to robili, i tak dalej, i tak dalej. Starajmy się zawsze docierać do faktów i zawsze tutaj bardzo skrupulatnie oddzielajmy opinię tego, który coś tam mówi, od tych faktów. Zawsze zastanawiajmy się, co się faktycznie wydarzyło. To ma znaczenie zarówno w tej wielkiej światowej polityce, jak i w naszym codziennym życiu. Również chociażby przykłady z życia, takiego codziennego życia szkoły. Bardzo często ludzie przychodzą do mnie z jakimś problemem na zasadzie, a bo słyszałem, że coś tam się wydarzyło, bo ponoć ktoś tam coś powiedział, bo wtedy ponoć wydarzyło się coś takiego. I człowiek jakby na poziomie emocjonalnym może chcieć od razu właśnie wyciągnąć jakieś wnioski, a jak to mogło się tak stać, dlaczego, co to było i już jakby chce wyciągać wnioski, podejmować jakieś działania. Otóż zawsze najpierw trzeba sprawdzić, co faktycznie miało miejsce, co tam dokładnie się wydarzyło, realnie, jaka jest prawda, jaki jest ten fakt, który miał miejsce, co tam się wydarzyło. Zwykle jest tak, że coś się dzieje i to coś, co się dzieje, jest jak kamyk, który wpada do wody i później rozchodzą się te fale i po jakimś czasie docierają do nas te fale, które donoszą w jakiś sposób o tym kamyku, który wpadł, ale my musimy szukać faktycznie tego kamyka, to znaczy co tam się naprawdę wydarzyło, jakie są fakty. Trudno w tej sytuacji nie wspomnieć o tak bardzo aktualnych wydarzeniach, jak nasze wielkie zamieszanie wokół tak zwanej pandemii. Otóż, jeśli słyszymy takie zdania w stylu COVID to straszna zaraza, zabiła tyle i tyle ludzi i tak dalej, i tak dalej, to również tutaj powinniśmy potrafić docierać do tych suchych faktów, obserwować rzeczywistość, czy faktycznie coś z tego widać, czy faktycznie widzimy tą większą liczbę zgonów. Jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć do prostych informacji, czy zwiększyła się liczba zgonów obiektywnie, to znaczy ta bez odróżnienia, rozróżnienia przyczyn, po prostu, czy w styczniu jeszcze, powiedzmy, czy w styczniu roku 2020 zmarło w Polsce więcej osób, wszystkich, niż w styczniu roku 2019 i 2018. To są suche fakty. Liczba zgonów. Czy jest ich więcej, czy jest ich mniej, czy jest ich drastycznie więcej, czy jest ich drastycznie mniej. To są suche fakty, które na podstawie których można sobie wyrobić faktycznie jakiś pogląd na ten temat, czy faktycznie mamy do czynienia
z jakimś poważnym zagrożeniem, czy nie. I jakby oczywiście rzeczywistość jest skomplikowana i różne czynniki mogą na to wszystko wpływać, natomiast informacje, które docierają do nas z mediów na zasadzie właśnie to jest takie i takie, a to jest takie i takie, a ten zrobił to i tamto. To są wszystko informacje 5 razy przetrawione, 5 razy przeformowane zgodnie z czyimiś poglądami, zgodnie z czyimiś interesami, zgodnie z czyimiś życzeniami, zgodnie z czyjąś ambicją i tak dalej, i tak dalej. My natomiast w szumie informacyjnym zawsze powinniśmy zadawać sobie proste pytanie, gdy coś do nas dociera, nie wzburzać się tym od razu, tylko zadawać sobie pytanie, co się faktycznie wydarzyło, co tam faktycznie miało miejsce. To jest roztropność, jeśli chodzi o kontakt właśnie z takim szumem informacyjnym. Nie ulegać tym falom, które na nas napierają, tego szumu informacyjnego, tylko bardzo świadomie szukać tak bardzo obiektywnych źródeł, jak potrafimy. Bardzo świadomie szukać suchych faktów, do których jesteśmy w stanie dotrzeć, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób, których jesteśmy w stanie w jakiś sposób dotknąć, tak żebyśmy mogli sobie na ich podstawie wyrobić jakąś opinię. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, to również jeśli chcemy się tym zajmować, a w zasadzie każdy obywatel, który ma prawo wyborcze, powinien mieć jakieś informacje na temat polityki, to bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili zrozumieć chociażby w podstawowym stopniu, jakimi prawami polityka się rządzi. Jest wielką nieodpowiedzialnością dla człowieka, który ma prawo wyborcze, zupełnie nie wiedzieć, jakimi prawami polityka się rządzi. Także nie zgubiąc się całkiem w różnego rodzaju dywagacjach i dysputach politycznych, należy wiedzieć, jak polityka zasadniczo działa. I tutaj bardzo pomocne jest poznawanie historii. Poznawanie historii, w jaki sposób rzeczy się miały. I tutaj również rzeczywiście nie można sobie pozwolić mówić, że historia jest taka bardzo prosta, że wszystko działo się tak, jak nam na przykład jakiś podręcznik do historii powie. Zawsze podręczniki do historii czy książki historyczne są pisane z jakiegoś punktu widzenia. Ktoś nam chce coś przekazać i pod tym kątem to pokazuje. Dlatego historią faktycznie należy się zajmować, warto się zajmować. Nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, mówi, że historia jest wielką nauczycielką. I to jest prawda. Historia może nam naprawdę pokazać, kompleksowo badana historia może nam pokazać, co i jak się odbywało, co jacy ludzie w jaki sposób osiągali. I to również właśnie w kwestii polityki, w kwestii prowadzenia polityki, w jaki sposób jest ona prowadzona na poziomie oficjalnym i nieoficjalnym, w jaki sposób oddziałowuje się na politykę, w jaki sposób polityka oddziałuje na ludzi i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są bardzo istotne i które jak najbardziej warto jest znać. Znowu, pamiętając o tym, co powiedziałem na początku, należy z takimi rzeczami się konfrontować, należy takimi rzeczami się zajmować, natomiast bez całkowitego w nich się zgubienia. Pamiętając, że nasza ojczyzna jest ostatecznie w niebie, że do niej mamy zdążać, że jeden jest nasz cel i to jest ten cel nadprzyrodzony i cokolwiek by się tutaj na ziemi nie działo, nie powinno nas to wzburzać, nie powinno nas to niepokoić. We wszystkim cały czas powinniśmy mieć oczy utkwione w Panu Jezusie, oczy skierowane ku Panu Bogu. Z takim spojrzeniem będziemy w stanie jednak rozsądnie, sensownie zająć się doczesnością, dobrze ocenić tą rzeczywistość, która nas otacza i również z mocą i siłą podjąć działania, które uznamy za stosowne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.